Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Kim jestem. A to Bami. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, to chciałbym Wam opowiadać, jak wyglądają święta w Korei, a jak wyglądają święta w Polsce. W sumie wiecie pewnie, jak wyglądają te święta w Polsce, nie? Ale myślę, że mimo to, że każdy w Polsce może spędzać te dni może tak podobnie, nie? Ale też to w jakiś sposób się różni, bo to też chyba zależy od rodzin, prawda? Na przykład, w sumie nie wiem, czy to dobry przykład, ale w jednej rodzinie mogą śpiewać kolędy, a w drugiej rodzinie się nie śpiewa kolęd, nie? No coś takiego, nie? Więc przy okazji możemy się uda Wam opowiedzieć, jak to wygląda u nas. U nas, czyli no w polsko-koreańskiej rodzinie. Więc tak, zaczynając od Święta Bożego Narodzenia w Korei, to nie jest powiedzmy takie wielkie święto w Korei. Oczywiście 25 grudnia jest dniem wolnym, ale już 26 idziemy do pracy normalnie. Czyli drugi dzień świąt w Korei to jest tak jakby no normalny dzień pracy. Dodam przy okazji, że poniedziałek wielkanocny również jest dniem pracującym, więc tak to wygląda w Korei. Ale za to, może kiedyś będę miał okazję o tym szczegółowo opowiedzieć, ale są takie święta narodowe typu Seollal, czyli Nowy Rok Księżycowy, i Chuseok, czyli no takie koreańskie dożynki czy dziękczynienie. I to są największe święta w Korei i wtedy mamy no mniej więcej no 3-4 dni wolne, nie? Więc jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, w Korei się mówi Seongtanjeol, to znaczy tak tłumacząc bezpośrednio, dzień, który się narodził święty. Więc tak to brzmi ogólnie, ale najczęściej ludzie mówią Christmas. Czyli w okresie świątecznym w Korei się składa życzenia w taki sposób jak Merry Christmas zamiast wesołych świąt, nie? Ale no pewnie wiecie, ale jednak no Boże Narodzenie nie jest takim no tradycyjnym koreańskim świętem. Natomiast tak z ciekawości sprawdziłem, pierwsze Boże Narodzenie, co Korea tak powiem przyjęła, to był 1884 roku. Ja tak sobie myślałem i tak od dawna, nie? Nie wierzyłem, że aż tyle czasu istniało tam Boże Narodzenie w Korei. I to święto zostało pierwszy raz przedstawione przez pewnego amerykańskiego misjonarza. Więc tak jak mówiłem wcześniej, Boże Narodzenie jest dniem wolnym od pracy i koreańskie dzieci mają tak, że no, dostaną wtedy prezent od Mikołaja. Mówimy na Mikołaj Santa, to oczywiście od słowa Santa Claus. Ja to pamiętam do dziś, budziłem się rano 25, to zawsze był prezent jakaś no paczka i zawsze miałem jakieś tam cukierki w skarpetce. No ale w czystej skarpetce jak coś, nie? Nie jakiejś tam śmierdzącej. Więc jako dziecko w Korei dostawałem prezent od Mikołaja 25 grudnia, czyli tylko raz. A teraz jako ojciec trójki dzieci w Polsce muszę zrobić tak, żeby Mikołaj przyszedł 6 grudnia, bo są wtedy Mikołajki. I jeszcze muszę zrobić tak, żeby prezenty były 25 grudnia. No bo jak to się nazywa, no? Pod choinkę, na gwiazdkę. No pięknie, nie? Takie życie. Chyba, że raz wystarczy. Może ja o czymś nie wiem. Czyli ogólnie z mojej obserwacji, dzieciaki w Polsce więcej prezentów dostaną niż dzieciaki w Korei. No jeżeli chodzi o ten okres grudniowy, to na pewno. Zacząłem koreański Christmas z punktu widzenia dzieciaków, ale jednak ten dzień jest ogólnie uznawany w Korei jako romantyczny dzień dla zakochanych. Czyli Wigilia i pierwszy dzień świąt, sklepy, bary, restauracje, kluby, wszędzie otwarte i wszędzie tłum ludzi. No wszędzie ludzie i wszędzie komercja. No wszędzie zakochane pary, Jacki i Barbary. W Korei się mówi w ten sposób, że to jest dzień, kiedy single się czują najbardziej samotnie w całym roku. I często wtedy wpadają w depresję. Ale najczęściej jest tak, że no, oni się spotkają w gronie singli, no i imprezują. Jeszcze mogę coś dodać? W Korei, jak ktoś jest singlem i pragnie znaleźć tą drugą połówkę, to często tak mówią, to takie postanowienie noworoczne, nie? To jest coś takiego, jak chcę znaleźć tą drugą połówkę, żebym mógł spędzać z tą osobą Wigilię czy Boże Narodzenie. No tak to wygląda ogólnie w Korei. No i prawda jest taka, że w tym okresie świątecznym w całej Korei Południowej bardzo ciężko jest znaleźć pokój w hotelu. Wszędzie zajęte, czy zarezerwowane i tak dalej. No ja nie wiem, co oni robią w tym hotelu. W Xboxa grają, czy w Monopol, czy wody nie mają w domu. Może ktoś mi wreszcie powie? W przeciwieństwie do Korei, w Polsce jest całkiem co innego. Wigilia to, wiecie, cicha noc, rodzina, kolędy i... no... i rybki. No bo to prawda, nie? Kilkanaście lat temu byłem zaproszony u przyjaciół na Wigilię i to była moja pierwsza prawdziwa polska Wigilia i do tej pory jestem wdzięczny za to, że mnie zaprosili, bo to jest bardziej no takie rodzinne spotkanie, prawda? I oni chcieli mi pokazać, jak wyglądają polskie święta. No więc śpiewaliśmy kolędy. Ja się bardziej patrzyłem i słuchałem, jak oni śpiewali, bo ja tekstu nie znałem wtedy. Ogólnie wszystko fajnie, milutka, rodzinna atmosfera. Naprawdę było super.
i też zauważyłem oczywiście, że tam było bardzo dużo jedzenia. Jest tyle jedzenia i wszyscy do mnie przyszli, Majki, spróbuj to, ej Majki, spróbuj jeszcze to, no spróbuj jeszcze tamto. Polska gościnność. Ja każdą potrawę spróbowałem i oczywiście wszystko pyszne, ale już byłem najedzony na full. Ja już tak wiecie. Ledwo daję radę, a tu patrzę, a tu ciotka jeszcze coś przyniesie, nie? Ja mówię, o już za dużo tego, już nie mogę. Ale co to jest? A ciotka mówi, a to ryba po grecku. A to ryba z Grecji? To jakiś grecki przepis? A ciotka mówi, nie, to jest tradycyjny polski. A ja na to, aha. Ale potem tak się zastanawiałem, no dobra, najadłem się na full, jest tyle jedzenia, ale gdzie jest mięso? Po prostu mnie to zaciekawiło, no bo nie było mięsa i nie wiedziałem, dlaczego tak jest. Ale teraz wiem, o co chodzi, nie? Bo u nas w rodzinie też raczej nie podadzą mięs na Wigilii, nie? Bardziej w następnym dniu, czyli w pierwszym dniu świąt. Ale słyszałem właśnie, że każda rodzina trochę inaczej obchodzi, nie? U nas tak powiem, no, rybki, sałatki, kolędy, śpiewy i tak dalej. W obecności babci, cioci, wujka, szwagierka, kuzyn i jego żona, nasza rodzina, rodzice Agatki i jeszcze moi rodzice. I każdy sobie przenosi jakieś jedzenie, żeby nie było ciężko gospodarzom i jest wszystko fajnie. Następny dzień, czyli no, pierwszy dzień świąt, to już chyba bardziej na luzie, nie? No bo Wigilia to jest tak bardziej na spokojnie, no bardziej tradycyjnie. Bardziej bym, no tak powiedział, taka rodzinna atmosfera. A Boże Narodzenie to już takie bardziej, no na luzie. No w charakterze, no takiej, no bardziej, no powiedzmy, świętowania. I też się spotykamy w tym samym gronie, co na Wigilii, ale zazwyczaj w innym miejscu niż sobie była Wigilia. I często jest tak, że ktoś się jeszcze dołączy do ekipy. No i świętujemy. Gram na pianinie z teściem, no i jest bardzo pozytywna atmosfera. A potem na drugim dniu świąt też się spotykamy też w innym miejscu. To jest już, tak powiem, no, trzeba dojeść to, co zostało, nie? No ogólnie jesteśmy rodziną, która lubi się spotykać i bawić się, więc mamy ogólnie wesoło. No ale no ogólnie z jedzeniem na świętach jest tak, że no ja się wcale nie dziwię, że często Polacy mówią, o było tyle jedzenia, że nie mogę, o przytyłem parę kilo przez te święta. Fajnie by było, jakbyście napisali komentarz, jak jest u was i jak wy spędzacie święta, no bo z tego co ja wiem, to różnie bywa, prawda? W Korei to tak jak mówiłem, to jest bardziej spędzanie czasu z partnerem albo ze znajomymi niż z rodziną. Jeżeli mam sobie wybrać między polskim a koreańskim Christmas, to ja bym wolał jednak tą polską wersję, no bo po pierwsze, ja wolę już taki klimat, no bardziej, no taki rodzinny, spokojny i tak dalej. Chociaż raz na jakiś czas to trzeba szaleć, ale ogólnie u nas w rodzinie jest taka, no bardziej, no taka wesoła atmosfera. Też są śmiechy, zabawy, śpiewy, no więc jest super. Ale wiecie co? Jednak polskie i koreańskie święto mają coś wspólnego. Po pierwsze, Kevin sam w domu. Po drugie, Mariah Carey. All I want for Christmas. No, coś takiego. Już kilka lat, co rok to samo, ale to już chyba wszędzie tak jest. Więc na dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie i życzę wam wszystkich wesołych świąt. Da radę. Wciśniemy. No po prostu nie mogła, tak? To jest magiczne, to jest magiczne. Nie, zobacz. Nie mogła. Jest taka. Póki tak? Żyje, choinka tak? Będzie. Tak? 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 Zaczynamy ubierać choinkę. Ej, ta moja choinka. Choinka, to masz choinkę? A to zostawimy, bo ja jutro to będę. O, świetnie. Świetnie, Lidziu. Pierwsze, bo były tylko cztery. Bierzcie. No, super, Monia. Takie zrobiły ozdoby świąteczne do choinki. No, jest tego coraz więcej. Wow. Czy możecie wyłączyć światło? Ulala. Ulala. Ale ładnie. Ale ładnie. To przecież kluski z serem, tak? To przecież kluski z serem. Mama, czy ja miałam obejść? No, tak samo.